żyje. Piotrze, jedź do Jana, odszukaj go, jedź do Lwowa, tam koncentrują się polskie wojska. Powiadom Jana o tym, co się wydarzyło. Powiedz mu, że porwano jego żonę, że spalili jego posiadłości. Wezwij go do walki, zanim umrę. I to były ostatnie słowa Sieciecha, jakie Piotr pamiętał. Piotr udał się czym prędzej w kierunku Lwowa. Tam powiadano, że gromadziły się polskie wojska i wszyscy ci, którzy pragnęli do nich dołączyć. Wojska, że Polacy chcą odeprzeć Szwedów, że ta wojna absolutnie nigdy się nie skończyła i nie skończy się, dopóki polskich ziem nie wygnany zostanie Karol Gustaw. Wojska polskie sformowały szyki i wyruszyły na wojnę, która miała trwać bardzo długo, miała być wyczerpująca, ale jednak niosła cień nadziei na zwycięstwo. Wchodziło bardzo wiele bitnych jednostek. Byli hajducy, byli pancerni, towarzysze. W żyłach pieśń wojenną śpiewaną w języku, który Polacy mieli zapamiętać do końca życia. W języku najeźdźcy z północy. I stanęły dwie armie naprzeciw siebie. Tak jak to bywało w tamtych czasach, pierwszą część bitwy rozpoczynała zawsze salwa z broni palnej. Poczęto wytaczać muszkiety, armaty, arkebuzy. I tą pierwszą próbą sił miała się rozpocząć sławetna bitwa niedaleko miejscowości Barka. Jako pierwsza została wytoczona artyleria, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Szwedzi z nami byli z tego spieracza i mieli bardzo wiele. Wtedy postrach na polach bitew, ponieważ jedna kula armatnia potrafiła przetoczyć się przez kilka szeregów, który mając ręce i nogi, tak więc potrafiła skutecznie przystosować armię przeciwnika. Jasny rozkaz. Do boju ma ruszyć jazda. Ruszono równymi szykami. Do boju ruszyli pancerni i polska husaria. Wprost na zbierające się oddziały szwedzkich rajdarów. Wiedzieli, że ta bitwa będzie jedną z decydujących bitew podczas tych działań wojennych.
nasz bohater Jan, zaś oddziałem szwedzkich rajdarów dowodził nikt inny, tylko Fryderyk Wallenrod. Tak więc można się było spodziewać tego, że wcześniej czy później jeden bohater razem z drugim dojrzał się na polowaniu. Polskie wojska zaczęły pokazać szwedzkich pikierów, jednak ci, najeżywszy się lasem pik, świetnie potrafili bronić się przeciwko jeździe. Dlatego też dowódca husarii oraz dowódca pancernych postanowił zebrać się z powrotem i przegrupować szyki, tak by już jednego potem móc powrotem uderzyć. Tak samo też działo się ze szwedzkimi rajderami. Obie armie zbierają rannych z pola walki, żeby szyki, rozpoczynając kolejny ostrzał artyleryjski, który miał być wstępem do kolejnej szarży piechoty, jak i kawalerii. Polskie wojsko znów stawiało im zacięty opór. I wtedy stało się coś, czego można się było spodziewać od początku walki. Jan oraz Fryderyk Wallenrod zobaczyli się w polu. Wtedy Piotr podbiegł do Jana i powiedział: panie, to jest ten szwedzki pułkownik, to jest ten człowiek, który porwał ci żonę. Jan wiedział, że ma podwójny powód, żeby wygrać tą bitwę. Jakkolwiek Polacy po kolejnej, można powiedzieć, zwycięskiej szarży, Szwedzi ponownie wrócili, żeby przegrupować szyki. Jan, widząc Fryderyka Wallenroda na polu walki, zebrał całe swoje wojska pod sobą i zarządził szarżę. I wtedy powiedział: jeżeli jesteście ze mną, jeśli miła wam Rzeczpospolita, ruszajcie na Szweda, rozgromcie ich raz na zawsze. Wtedy husaria zatoczyła koło i ruszyła ponownie do ataku. Ta szarża miała być tą decydującą. I dwóch naszych bohaterów, spotkawszy się oko w oko na polu walki, poczęło się pojedynkować. A tymczasem do szarży ruszyła legendarna polska jazda husaria, która tym razem starła się zaciętością ze szwedzkim najeźdźcą. A w tym samym czasie toczył się drugi śmiertelny pojedynek Jana z Fryderykiem Wallenrodem. Jednym celnym uderzeniem szabli, którym władaniem ćwiczył się przez całe życie, Jan powalił Fryderyka Wallenroda na ziemię. Jego ludzie, widząc śmierć swojego dowódcy, poczęli tracić lewo. I to spowodowało to, że znowu polska jazda przegrupowała się i ruszyła do ostatniej szarży, która wiedzieli, że będzie tą, która na zawsze przełamie szyki wroga. Rozpoczęły się kolejne salwy i po raz kolejny rozgromiła szwedzkie wojsko. Jeszcze pikinierzy trzymali opór, ale niewiele się to stało przeciwko legendarnej polskiej jeźdźcy husarii, która zaczęła atakować zarówno piechotę, jak i jazdę. Jak widać, ogromne znaczenie ma dowódca na polu walki. Jeżeli go zabraknie, armia idzie w rozstrzygkę. Tak było też tym razem. Szwedzi próbowali bronić się, próbowali utrzymywać szyki, jednakże zaciętość, jaką Polacy poczęli zaatakować, sprawiła, że tego dnia na tym polu pod Warką wiadomo było, kto osiągnie, kto odniesie wielkie, niekwestionowane zwycięstwo. Słychać było tylko krzyki rannych, szczęk stali. Tego dnia ziemia spływała krwią.
które po płochu zaczęły uciekać przed coraz bardziej rozjuszonymi rajderami oraz husarzami. Wreszcie to było krębacza szwedzkiego, który bił na odwrót. A tymczasem polskie wojsko ponownie zbierało szyki. Wojsko, które tego dnia okazało się być niezwyciężone. Wtedy też posłańcy donieśli Janowi, że z tyłu za szwedzkim pułkiem są tabory. Tabory, w których przetrzymywana była kobieta. Kobieta. Starza, która położyła kres szwedzkiemu panowaniu w tej części kraju. Nie był to koniec wojny, ale był to na pewno koniec wielkiej bitwy, która na nowo włączyła wielką wiarę, wielkie morale i wielką nadzieję w serca polskich żołnierzy, wiedząc, że przeciwnik może być pokonany, że ta wojna może być wygrana. Artyleria i też powoli kończyli to, czego zrobiła kawalerii. Ci, którzy jeszcze nie uciekli z pola walki. Systematycznie kładli się pod ogniem polskich muszkietów. A z tyłu kawaleria dokańczała to, co zaczęła piechota.